evening, ladies and gentlemen. Razem tu z Moniką. Właśnie mamy podwózkę. Jedziemy... Gdzie jedziemy? Safari. Jedziemy na safari. Safari. I będzie się działo. Także... Chcemy poprzerzucać trochę piachu. Tak, poprzerzucać trochę piachu i porobić fajnych zdjęć. No. Dobra. Kamer. Kamer z lewą. Wow! Monika, easy. Okej, wchodzimy. Także jesteśmy już. Czuję się tak zmęczona, było mega fajnie, ale jestem zmęczona. Tak sobie wyobraziłem teraz, jak bieg ten Wiśniewski. O, biegi. To bieg maraton na pustyni. No. Miał ciężko. Idziemy tam. Jesteśmy po zdjęciach i wzięliśmy sobie ciszę. Teraz w życiu próbuję ciszy i no nie wiem, to chyba nie moja sytuacja, ale jest fajnie, zobaczcie i łapcie nasz klimat. Ludzie głównie siedzą na takich pufach, tam będzie show. Dostaliśmy właśnie przekąski i czekamy potem na barbecue. Także mam tu typowe ciasto dubajskie, jak również dużo fajnego mięska. Jest to chyba kurczak, przylogu z kurczaka, jak jakiś kebab na patyku. Kebab na patyku. W tym safari, w którym jesteśmy, mamy 5 takich show tanecznych, ognie. Zostały jeszcze 3. Siże kupiliśmy sobie sami, dużo jest kostrów takich ekstra, ale 4 posiłki są, że tak powiem, w pakiecie. Shisha była dokupiona za 50 dirhamów. Ale macie unlimited potem smaki. Możecie brać, no. Chwilę macie kończyć, online. I nielimitowane są też taktyny. A w Sedberem kosztuje ile? 2,5 funta za kopaczkę. No, trzeba wynieść w kieszenie. Jeszcze na sam koniec, po tym całym jedzeniu, po tych wszystkich show, wywiózł nas ten pan taką wyboistą drogą, że było mega fajnie. Parę tych samochodów terenowych się zakopało. Ale ta Toyota jest najlepsza i nasz kierowca był najfajniejszy. Tak nas przewiózł, że po prostu było mega. Teraz wszystkie, widzicie, samochody dopompowują powietrze w kołach, bo jazda po piasku, a jazda po asfalcie to jest co innego. I musi mieć więcej powietrza. Także to był nasz 5. dzień w Dubaju. Widzimy się jutro. Cześć!